pierwsze szczodraki tośmy zrobili na 60-lecie laboratorium Stalowej Woli i tam właśnie znikały bardzo szybko. Nie pykliśmy rogalików, tylko takie ciastka półksiężyce wycinaliśmy, takie jak ciastka drożdżowe. I oni dobyli nasze pierwsze ciastka i one bardzo szybko zniknęły między lekarzami. Po dodaniu do ciasta ubitego białka z 5 jaj wlewamy roztopione i przestudzone masło. Ciasto już wyrosło, więc proszę mi powiedzieć, jakie są kolejne kroki do wykonania tych szczodraków. Co teraz młodzież powinna zrobić? Teraz młodzież przesieje sobie mąki na stolnicę troszkę, tak żeby się jej ciasto nie przylepiało i wyłoży ciasto i rozwałkuje i będzie wycinała. Pani Agnieszko, proszę nam powiedzieć, z takiej ilości ciasta, które zostało przygotowane, ile może nam wyjść tych szczodraków? Ile uda nam się wyciąć tych wzorów potrzebnych właśnie, aby przygotować szczodraki? To zależy, jak to będzie robione. Jak będą ciasteczka, to wyjdzie więcej. Jakby były rogaliki, to tak do 30 rogalików wyjdzie. W międzyczasie młodzież coś przygotowuje obok. Pani Agnieszko, proszę powiedz nam, co się dzieje obok na stanowisku. Obok przygotowują brytwankę do szczodraku, żeby ułożyć to ciasto do piecyka, żeby włożyć. Czy piekarnik powinniśmy rozgrzać do jakiejś temperatury? Powinien być piekarnik nagrzany. Właśnie ja to nie nagrzewam, bo czekam, żeby wyrosło, ale można włączyć piekarnik, żeby był nagrzany. A jaka temperatura powinna obowiązywać? 180, 200 stopni? To zależy od piecyka. Jest od 180 i 160, zależy jaki piecyk. Czy są jeszcze może jakieś ciasteczka inne niż korowa, niż szczodraki, którymi moglibyśmy się pochwalić, a dzisiaj no, nie są tutaj przygotowywane? No to my mamy różne ciasteczka, kruche ciasteczka, jakieś tam najpospolite są nasze rogaliki z kakałem nadziewane, bo to dzieci bardzo lubią, po szkole się pokazywali. Też drożdżowe rogaliki. A czy są może jakieś nadziewane jakimiś owocami, jakąś marmoladą? Można nadziewać marmoladą, robiliśmy takie bułeczki nadziewane marmoladą na jasełka. Jaki jest kolejny etap tego przygotowania szczodraków? Jeżeli są już przygotowane szczodraki, są na brytwankach, wkładamy ich do piekarnika. W piekarniku siedzą około godziny. W temperaturze to zależy od pieca. Do przygotowania kwasu zielonych gąsek potrzebujemy 5 litrów wody, kapustę kiszoną, pół główki kapusty świeżej, 30 dekagramów zielonych gąsek, 4 cebule, pół kostki masła, pół litra kwasu z kapusty, pół szklanki kaszy jaglanej, śmietanę 30%, jedną łyżkę mąki, sól oraz pieprz. Kiedy właśnie mieszkańcy z tych okolic tą potrawę przygotowywali? To była potrawa jesienna, jak była już rośnięta kapusta i można było zbierać gąski. Zielone gąski to grzyby, które spotykane są często w naszych lasach? Były wcześniej, bardzo dużo było gąsek, nawet były kiszone, marnowane, a w tym czasie jest ciężko uzbierać. W tym roku w ogóle było bardzo ciężko zbierać zielone gąski. Najlepsze są właśnie te mrożone, czy jednak marynowane? Jakie dodajemy? Mrożone, świeże mrożone. W tym wielkim garze ile powinniśmy mieć wody, to na początek? 5 litrów wody i kapusta włożona właśnie ze słoika i pół kapusty słodkiej pokroić. Rozumiem, że kapusta w chwili obecnej już jest obrana z tych liści pierwszych. Musimy teraz, co z nią dokładnie zrobić? Poszatkować drobniutko. Czyli okazuje się, że warto, aby w kuchni był także silny mężczyzna, który pomoże. Przydaje się też mężczyzna, bo nieraz jest kapusta twarda, ciężko ją przekroić. A skąd Państwo w ogóle trafiają na takie przepisy? Czy to są przepisy Waszych rodziców, Waszych babci? W jaki sposób nabywacie właśnie tego typu przepisy?
Te przepisy to właśnie jego mama gotowała tę kapustę, babcia też jeszcze dawniej, a my często pytamy starsze panie jeszcze o jakieś potrawy takie i później próbujemy w domu i dopiero później pokazujemy. No dobrze, w chwili obecnej co dziewczyny tu robią? Teraz kraju cebulkę, zaraz położą na tłuszcz i podsmażą. Tylko jest taka jedna zasada, jeżeli dajemy cebulkę na tłuszcz, lekko ją posolimy, żeby ona po prostu szybciej puściła sok i zmiękła po prostu i nie przepalała się. Tym tłuszczem jest masło, czy może być także jakiś olej roślinny? Najlepsza jest margaryna, bo ona się nie przepala. Na patelni mamy w chwili obecnej przysmażaną cebulkę. Poprosimy panią Agnieszkę, aby powiedziała nam, jakie są kolejne kroki w przygotowaniu tego kwasu. Jeżeli się kapusta ugotuje, będzie miękka, to cebulę wrzucamy i wrzucamy gąski, to się razem gotuje, a na to wszystko już później, jak będzie miękkawe, dopiero dodajemy jagły. Także jagły można sobie wziąć szklankę jagły już wypłukać. Ile razy powinniśmy ją przepłukać? Czy to raz wystarczy, czy po... Jest czyściutka, to wystarczy raz tylko. Kwas zielonych gąsek już nam się gotuje blisko godzinę. Pani Agnieszko, proszę nam powiedzieć, jaki jest kolejny etap przygotowania kwasu z zielonych gąsek. Co będziemy teraz robić? Teraz będziemy wkładać do tego wywaru, tego kwasu właśnie gąski, żeby przygotować gąski i kaszę jak wsypiemy, właśnie będziemy długo czekać, bo to powinno jeszcze się gotować chwilę gąsk, dopiero kaszę się wkładać, ale my za chwilę wrócimy i kaszę, tak żeby gdzieś to ugotowało. Kolejny etap to? Kolejny etap będzie wsypywanie kaszy, tylko czekam aż się zagotuje. Ile czasu powinniśmy odczekać po wsypaniu tej kaszy? Kasza rozklei, to taka zależy. To 15 minut co najmniej. Czyli pamiętamy o tym, aby po wsypaniu kaszy jaglanej nie mieszać zupy. Teraz wlewamy do garnka śmietanę 30%, bo to taka śmietana musi być, żeby się nie zważyła, żeby dobra śmietana była. I odczekamy chwilę, dodamy zawiesinę i podprawiamy, zupę jest gotowa. Wlewamy cały kubek? Tak, cały kubek. Cały czas mieszając. Teraz już tak, teraz trzeba mieszać, bo już są jakby rozruszone, a jakby się gotują. Panie Agnieszko, prosimy o podanie nam przepisu, jak przygotować tego typu zawiesinę. Przesiewamy mąkę, wlewamy, to jest zawiesina na mleku, bo można robić na wodzie. Tu jest robiona zawiesina na mleku, rozmiesza się grudki, a jeżeli się dobrze nie rozmieszają grudki, to pokazywałam dziewczynie, jak się robi, bierze się sitko takie do przecierania, przeciera się, żeby była zawiesina gładka.